Według mnie w Polsce właściwie każde miasto w jakim zakresie czy myśli, czy wręcz wdraża elementy związane ze Smart Cities, bo chociażby wymiana żarówek na LED-owe w lampach ulicznych to już jest dotknięcie tematyki Smart Cities. Oczywiście jest to dotknięcie czubka góry lodowej, taka wymiana żarówek. No ostatnio bardzo tematem modnym jest temat zanieczyszczenia i smogu, więc widać, że też miasta, w szczególności te większe, olbrzymim zainteresowaniem patrzą na systemy, które pomogłyby im rozwiązać temat zanieczyszczenia. No takie najbardziej spektakularne ostatnie sukcesy to jest wdrożenie w wodociągach wrocławskich systemu do pomiaru utraty wody, które rzeczywiście zaskutkowało tym, że wymierne setki tysięcy litrów wody zostały ocalone po wdrożeniu tego rozwiązania. Są takie malutkie robociki, które chodzą po rurach, patrzą, gdzie są przecieki, informują o tym, tak żeby była możliwa naprawa, zanim krzywda się stanie. Jednym z elementów Smart City to jest elektromobility i elektryczne samochody i właśnie podstawowym źródłem naładowania tych samochodów i tym paliwem jest energia elektryczna. I tutaj podstawowa i ważna rola energetyki, żeby do tych punktów zasilania w energię elektryczną dostarczyć tą energię o najlepszej jakości i odpowiedniej mocy. I oczywiście podłączenie tych samochodów elektrycznych do sieci energetycznych to z jednej strony ładowanie tych samochodów, ale z drugiej strony można zarządzać tymi samochodami i tą energią, która będzie naładowana, którą baterie będą naładowane w tym samochodzie. Myślimy o tym, że tym czymś nowym będzie nie tylko naładowanie samochodu, ale też prowadzenia różnych najnowszych technologii, wykorzystania magazynu i tej energii z samochodów elektrycznych do sieci energetycznej. I tutaj ta inteligencja będzie związana z inteligentnym opomiarowaniem i z inteligentnymi punktami ładowania tych samochodów. Smart City realizuje się na naszych oczach koncepcja internetu rzeczy i to jest, można powiedzieć, i bardzo futurystyczne, ale jednocześnie już bardzo realne. Z drugiej strony, można powiedzieć, mieszkańcy stają się już cyfrowi, zwłaszcza młode pokolenie, niesamowicie wyedukowane w aplikacjach cyfrowych, komunikujące się świetnie przez smartfony, przez mobilne aplikacje, więc można powiedzieć, że z jednej strony mieszkańcy już są cyfrowi w dużej części i oczekują od miast, że miasta będą tworzyły takie warunki do życia, gdzie infrastruktura i zarządzanie miastem będą kompatybilne z mieszkańcami, a mieszkańcy z kolei, mieszkańcy, firmy będą właśnie wykorzystywały te wszystkie rozwiązania, aby zaoszczędzić czas, zaoszczędzić pieniądze, koszty, być bardziej efektywnym, a jednocześnie mieć większy komfort życia.